Niedawno doszło do kanonizacji Jana Pawła II, z którym jako piłkarz miałeś okazję się spotkać. Jak wspominasz to spotkanie? Jakie miało dla ciebie znaczenie? Jak pamiętam, prezes Liskiewicz przyszedł i mówił: Jurek, słuchaj, wręczysz papieżowi koszulkę. To ja mówię: kurczę, a czemu ja? Po prostu dajcie to komuś innemu. Dlaczego ja mam to robić, nie? Nie wypada. On też, wiesz, bramkarzem tutaj, koszulka z numerem 1. No i faktycznie, jak wchodziłem po schodach, to już był taki stres, że ja już nie wiedziałem, gdzie jestem. Ja już nie wiedziałem po prostu, ja mówię, co mam powiedzieć. I niesamowite emocje. Niesamowite emocje wywarło na mnie to spotkanie, ta audiencja u papieża. Wiadomo, papież już był schorowany, już nie był, powiedzmy, na 100% taki rześki jak kiedyś. Jak później koledzy opowiadali tam ze swoich czasów, jak te reprezentacje dla 70. czy 80., jak jeździły do papieża, to audiencja audiencją, ale tutaj do mnie, do biblioteki, jeszcze ocie na bajerkę, zawsze papież mówił i tam chłopcy chodzili tam i dyskutowali jak normalni ludzie, mówi, nie, wiesz, mogę z nim porozmawiać jak z normalnym człowiekiem, a to przecież Ojciec Święty, papież. Ale to było niesamowite doświadczenie i nie wiem, czy nie ważniejsze niż Puchar Ligi Mistrzów. Mówisz, że wszystko podporządkowałeś piłce nożnej i dzięki temu w wieku 23 lat trafiłeś do Feyenoordu Rotterdam. Ciężko było nauczyć się życia za granicą i to pewnie bez znajomości żadnego języka obcego, tak? Bo chyba po angielsku wtedy jeszcze też nie mówiłeś. To była bardzo dobra szkoła życia. Bez języka, praktycznie bez żadnego przygotowania. Zdecydowałem się tam pojechać, ale byłem tam już. Ja tam byłem pół roku wcześniej na obozie. Pojechaliśmy z Sokołem Tychy na obóz. Zagrałem 2 mecze, w którym się mogłem pokazać i oni już wtedy mnie chcieli tam zostawić, ale ze względu na to, że te warunki prawne, że Tychy nie zapłaciły jeszcze Concordia Knurów żadnych pieniędzy, bo jeszcze nie widzieli, jak to ze mną będzie. Po czym jak przyjechaliśmy z obozu, to razu następnego dnia wszystko uregulowali i pół roku później pojechałem do Holandii. Bardzo ciężko. Wiadomo, że wiesz, jak nie znasz języka, nie widzisz piękny kraj, no, jakieś nowe, inne reguły, to jest bardzo ciężko. Ale dla mnie najważniejsza rzecz, co mi się przytrafiła, no to piękna zielona murawa, wyprany sprzęt piłkarski, codziennie przygotowany, czekał na ciebie, więc ja... Chciało się grać i trenować. O nic się nie musiałem martwić, tylko o to, żeby przygotować się jak najlepiej do treningu i trenować jak najlepiej i robić postępy, no i to się udało zrobić. Dzisiaj starasz się utrzymywać kontakty ze swoimi kolegami z Liverpoolu, z Realu? W miarę możliwości utrzymuję kontakty z Liverpoolu, czy z Carragherem, Steve Finan, z Realu, Xavi Alonso, z Kaką oczywiście, bo z nim miałem zawsze bardzo dobry kontakt. A tak czasem od czasu do czasu, jak jadę na mecz, na Grand Derby, w Liverpoolu nie byłem już sporo, w Liverpoolu nie byłem chyba z 2 lata. A w Rotterdamie? W Rotterdamie byłem niedawno na stulecie klubu, więc jakoś tak czasami nie ma człowiek zapotrzebowania na to, żeby tam się pojawiać. Jak jesteś cały czas, to najważniejsze dla mnie jest to, że mam drzwi zawsze tam otwarte. Nie, no ma, właśnie, bo na swojego fanpage'a na Facebooku wrzucasz często zdjęcia, powiedzmy, z szatni Realu Madryt przed ważnymi meczami, tuż przed ważnymi meczami, czyli rozumiem, że jako były piłkarz masz dostęp praktycznie wszędzie i o każdej porze. Można tak powiedzieć, bo nawet teraz, jak robiliśmy fajny materiał do Kanału Plus, to ludzie naprawdę byli bardzo, bardzo mili, cały Madryt, cały Real Madryt. Bardzo dużo nam pomogli, żeby przed meczem mogliśmy sobie wejść z kamerą, gdzie to jest niemożliwe, żeby takie coś zrobić, więc no, dla mnie tak, to jest bardzo, bardzo miłe, dla mnie jak byłego piłkarza. I to samo w Liverpoolu i w Feyenoordzie. Jednak ten socjal, który dotyczy piłkarzy, którzy kończą po karierę w tym klubie, jest zupełnie inny. Jest specjalna komórka do opieki nad byłymi piłkarzami. W Madrycie wiesz, do kogo zadzwonić, jak potrzebujesz bilety. W Liverpoolu wiesz, do kogo zadzwonić, jak potrzebujesz bilety. Zawsze 2 bilety na ciebie czekają. Możesz dokupić 2 bilety, jak odpowiednio wcześniej dasz znać. I jest taka pula dla tych byłych zawodników zrobione. Co mnie cieszy najbardziej, że taki departament, czy taka komórka też została wprowadzona w PZPN-ie za czasów Zbyszka Bońka, który z tymi biletami nie było nigdy problemu, ale różna regulacja nie pozwalała czasami, że ktoś tam dostanie te bilety. Dzisiaj ten wybitny reprezentant przed meczem zawsze dostanie maila z zapytaniem, czy chce bilet na mecz. Jeżeli tak, to ma potwierdzić, więc to też idzie w dobrym kierunku.